Jesteśmy na Islandii, ze mną trener poznańskiej drużyny Mariusz Rumak. Panie trenerze, cieszy się pan, że przyjechał pan na Islandię? Może tak najpierw z innej beczki pytanie? Przyjechałem do pracy, przyjechaliśmy wygrać mecz, natomiast jest to nowe doświadczenie, bo mocno wieje. Wysiedliśmy tutaj, jest inna temperatura, ale to nam nie przeszkodzi w tym, co chcemy tu zrobić. Wszyscy liczymy tutaj na zwycięstwo. Dla pana najważniejsze jest to, by wygrać w dwóch meczu. Czy to znaczy, że pierwszy mecz będzie taki bardziej bezpieczny? Tak naprawdę chodzi o to, żeby dopasować się do warunków i głównym celem będzie nie stracić bramkę. Dopiero później poszukać strzelenia bramki. I to jest najważniejsze, to jest dwumecz i wszystko się może wydarzyć, dlatego w tych trudnych warunkach jak dla nas, jeżeli chodzi o adaptację do tego boiska, musimy zagrać bardzo rozsądnie. Jeżeli chodzi o zdobywanie goli, to ma pan ograniczone pole manewru. Przyjechaliśmy tutaj bez dwóch napastników, Kowneckiego i Teodorczyka. Co z nimi? Łukasz Teodorczyk jeszcze wczoraj był przewidziany do wylotu, natomiast dzisiaj rano okazało się, ma 39 stopni gorączki. Była groźba zainfekowania zespołu, w związku z czym został w Poznaniu. Dawid Kownacki musiał mieć oszczyknięte kolano, bo tam mała dolegliwość, ale myślę, że jeden i drugi, jeżeli wszystko będzie zgodnie z planem, jak zakładamy, to na niedzielę będą gotowi. Wracając do meczu tutaj z islandzką drużyną, Wojo Biparip odpoczywał w meczu ligowym. Wychodzi na to, że dobrze pan zrobił. Nie wiem, czy dobrze. Tak naprawdę jutro się okaże, czy dobrze zrobiłem. Panie trenerze, kilka słów o drużynie rywala. Taki groźny przeciwnik, bardzo zdeterminowany, może nie chodzi tu, chociaż też potrafią grać piłkę, o jakieś wielkie niuanse taktyczne czy umiejętności. Natomiast jest to bardzo solidnie, dobrze wyszkolony zespół, który w dużej mierze opiera na takim mocnym przekonaniu o własnych umiejętnościach. Na tym, że może wygrywać, często w końcówkach meczu wygrywa, jeszcze nie przegrał w tym sezonie, a przede wszystkim bardzo groźny jest tutaj na tym boisku. Mówi pan w Poznaniu o olbrzymiej determinacji i woli walki. Rozumiem, że takiej drużynie trzeba przeciwstawić to samo. Nam na pewno tego nie zabraknie jutro. Dziękuję. No i dziękuję uprzejmie. Trener Mariusz Rumak. Pozdrawiamy państwa z Islandii, ze stadionu, na którym Lech o godzinie 20:30 polskiego czasu zmierzy się z lokalną drużyną Stjernen.